Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości Nazywam się Książ Przemysław Krakowczyk a to jest 273 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu trzeciego. Panie, jakże wielu jest tych, którzy mnie trapią, jak wielu przeciw mnie powstaje. Wielu jest tych, co mówią o mnie. Nie ma dla niego zbawienia w Bogu. A jednak, panie, ty jesteś dla mnie tarczą, tyś chwałą moją i ty mi głowę podnosisz. Wołam swym głosem do pana. On odpowiada ze świętej swej góry. Kładę się, zasypiam i znowu się budzę, bo pan mnie podtrzymuje. Nie lękam się tysięcy ludu, choć przeciw mnie dokoła się ustawiają. Powstań, o panie, ocal mnie, mój Boże! Bo uderzyłeś w szczękę wszystkich moich wrogów i wyłamałeś zęby grzeszników. Od Pana pochodzi zbawienie. Błogosławieństwo Twoje nad narodem Twoim. Rozpoczynamy dziś lekturę kolejnej księgi Starego Testamentu księgi Lamentacji. W pierwszych dwóch rozdziałach prorok opłakuje zniszczenie Jerozolimy. I cierpienie jego mieszkańców po zburzeniu miasta przez Babilończyków. W rozdziale pierwszym miasto jest przedstawione jako opustoszała, płacząca wdowa, która została ukarana za swoje grzechy i niewierność wobec Boga. Rozdział drugi kontynuuje lament nad Bożym gniewem, który spada na Jerozolimę, zburzenie świątyni i klęskę ludu. Ukazując, że wszystkie te cierpienia są wynikiem odrzucenia Bożych ostrzeżeń. Ach, jakże zostało samotne miasto tak ludne, jak gdyby wdową się stała przodująca wśród ludów, władczyni nad okręgami trudzi się pod przymusem. Płacze, płacze wśród nocy. Na policzkach jej łzy, a nikt jej nie pociesza spośród wszystkich przyjaciół zdradzili ją wszyscy najbliżsi i stali się wrogami. Jude wygnano wśród nędzy i strasznej udręki. Mieszka wśród obcych narodów, nie zaznał spoczynku, dosięgli go wszyscy prześladowcy pośród ucisku. Drogi na Syjon w żałobie nikt nie śpieszy na Jego święta. Wszystkie Jego bramy opustoszałe, kapłani wzdychają, znękane są dziewice, on sam pogrążony w goryczy. Wszyscy jego ciemięscy są górą, szczęśliwi są jego wrogowie, albowiem zasmucił go pan za mnóstwo jego grzechów. Dzieci poszły w niewolę gnane przed ciemięscą. Opuściło córę Syjonu całe jej dostojeństwo. Przywódcy jej niby jelenie, co paszy nie mają i bez sił uchodzą przed ścigającym. Jerozolima wspomina w dniach tułaczki i biedy wszystkie cenne dobra dawniej posiadane. Gdy naród wpadł w ręce wroga i nikt mu nie pomógł, ciemięscy patrząc szydzili z jej zniszczenia. Jerozolima ciężko zgrzeszyła, stąd budzi od Wszyscy, co ją czcili, nią gardzą, bo widzą jej nagość. Ona również wzdycha i wstecz się odwraca. W fałdach jej sukni plugastwo. Nie pamiętała o przyszłości. Wielce ją poniżono. Nikt nie śpieszy z pociechą. Spojrzyj na nędzę, mą panie, bo wróg zatriumfował. Ciemięzca rękę wyciągnął po wszystkie jej skarby, a ona patrzyła na pogan, jak do świątyni wtargnęli, choć im zakazałeś wchodzić do Twego zgromadzenia. Jęczy cały jej lud szukając chleba. Na żywność swoje skarby wydali, by odzyskać siły. Wejrzyj, przypatrz się, panie, jak mnie znieważono. Wszyscy zdążający drogą, przyjrzyjcie się, patrzcie, czy jest boleść podobna do tej, co mnie przytłacza, którą doświadczył mnie pan, gdy gniewem wybuchnął. Zesłał ogień z wysoka, kazał mu wejść w moje kości, zastawił sieć na me nogi, sprawił, że się cofnęłam. Uczynił mnie spustoszoną, cierpiącą dzień cały. Ciężkie brzemię mych grzechów, ręką jego związanych, przygniata mi szyję, mocą moją chwieję. Pan wydał mnie w ręce, którym nie zdołam się wymknąć. Odtrącił pan ode mnie wszystkich walecznych, zgromadzenie przeciwko mnie zwołał, by zniszczyć moją młodzież. Pan jak w tłoczni podeptał dziewice, córę Judy. Oto dlaczego płaczę, oko me wylewa. Pocieszyciel daleko ode mnie, ten co by mi życie przywrócił. Straceni są moi synowie, gdyż wróg był potężny. Wyciągnął syjon swe ręce, nikt go nie pociesza. Pan nasłał na Jakuba sąsiadów ciemięsców stała się Jerozolima ochydą w ich rękach. Sprawiedliwy okazał się Pan, gdyż wzgardziłam jego słowami. Słuchajcie, wszystkie narody, na ból mój popatrzcie. Dziewice i moi młodzieńcy poszli w niewolę. Wzywałam swoich przyjaciół, a oni mnie zdradzili. Moi kapłani i starsi zginęli w mieście, kiedy szukali żywności, by życie ratować. Spójrz, Panie, bo jestem w ucisku, drgają metrzewia, ściska się we mnie serce, bo byłam oporna. Na ulicy miecz się sroży, a w domu śmierć. Słyszano, że wzdycham, lecz nikt nie pociesza. Wszyscy wrogowie na wieść o nieszczęściu cieszą się, żeś ty to uczynił. Sprowadź dzień zapowiedziany, by los mój ich spotkał. Cała ich złość niech stanie przed Tobą, racz z nimi postąpić podobnie, jak ze mną postąpiłeś za wszystkie me grzechy. Bo liczne są moje udręki, i serce me ustaje. Ach, gniew Pana wtrącił w mrok córę Syjonu, zrzucił z nieba na ziemię chwałę Izraela, na podnóżek swych stóp nie wspomniał w dzień swego gniewu. Zburzył Pan bez litości wszystkie siedziby Jakuba. Wywrócił w swej zapalczywości warownie córy Judy. Rzucił o ziemię, zbezcześcił królestwo i możnych. Złamał w przypływie gniewu wszelką moc Izraela. Cofnął swoją prawicę od nieprzyjaciela. W Jakubie rozniecił pożar, co wszystko wokół trawi. Jak wróg swój łuk naciągnął, Prawicę umocnił i zabił jak nieprzyjaciel wszystkich, co oczy radują. Na namiot córy Syjonu gniew swój wylał jak ogień. Pan był jakby wrogiem. Zburzył Izraela, zburzył wszystkie pałace, poburzył baszty, namnożył u córy Judy skargi za skargami. Zniszczył swój namiot jak ogród, przybytek swój zburzył. Na Syjonie pan skazał na niepamięć zgromadzenie i szabat. W każącym gniewie odtrącił kapłana i króla. Pan odrzucił swój ołtarz, pozbawił czci świątynię, wydał w ręce nieprzyjaciół mury jej warowni. Podnieśli krzyk w domu pańskim jak w dzień uroczysty. Postanowił pan wywrócić szańce córy Syjonu. Przeciągnął sznur mierniczy, nie cofnął ręki przed zniszczeniem. Przed murze i mur pogrążył w żałobie. Po społu one padają. Bramy runęły na ziemię. Połamał, pokruszył zawory. Jej król i książęta upogan. Nie ma już prawa. Nawet prorocy nie mają widzenia od Pana. Usiedli na ziemi w milczeniu starsi córy Syjonu. Prochem głowy posypali, przywdziali wory. Skłoniły głowy ku ziemi dziewice jerozolimskie. Wzrok utraciłem od płaczu, drgają metrzewia, żółć się wylała na ziemię wskutek klęski córy mego ludu, gdy słabły niemowlęta i dzieci na placach miasta. Do matek swoich mówiły, gdzie jedzenie i wino? Padały jak ciężko ranione na placach miasta, gdy uchodziło z nich życie na łonie ich matek. Jak Cię pocieszyć? Z czym porównać, curo Jeruzalem? Z czym Cię porównać, by Cię pocieszyć, dziewico curo Syjonu? Gdyż zagłada Twoja wielka jak morze, któż Cię uleczy? Prorocy Twoi miewali dla Ciebie widzenia próżne i marne, nie odsłonili Twojej złości, by od wygnania Cię ustrzec. Miewali dla Ciebie widzenia zwodnicze i próżne. W dłonie klaszczą nad Tobą wszyscy, co drogą przechodzą, gwizdzą i kiwają głowami nad córą Jeruzalem. Więc to ma być miasto, cud piękna, radość całego świata? Rozwarli na Ciebie swe usta wszyscy Twoi wrogowie, gwizdali, zgrzytali zębami. Pochłonęliśmy je, rzekli. Oto jest dzień upragniony, osiągnęliśmy go, widzimy. Uczynił Pan co postanowił. Wypełnił swą groźbę zapowiedzianą w dniach dawnych. Bez litości obalił, rozweselił wroga nad Tobą, wywyższył moc Twych ciemięsców. Wołaj sercem do Pana, dziewico córo Syjonu. Niech łzy Twe płyną jak rzeka we dnie i w nocy. Nie dawaj sobie wytchnienia, niech źrenica oka nie zazna spoczynku. Powstań. Wołaj po nocy przy zmianach straży, wylewaj swe serce jak wodę przed obliczem pana, wznoś do niego swe ręce o życie twoich niemowląt, które padały z głodu na rogach wszystkich ulic. Spojrzyj, panie, i rozważ, komuś tak kiedy uczynił. Czy kobiety mają jeść owoc swego łona, pieszczone niemowlęta? Czy w świątyni pańskiej ma się zabijać kapłana i proroka? Legli w prochu ulicy chłopiec i starzec, moje dziewice i moi młodzieńcy padli od miecza. Zabiłeś ich w dniu swego gniewu, zgładziłeś bez litości. Zwołałeś jak gdyby na święto wszystkie metrwogi zewsząd. Nikt się w dniu gniewu Pańskiego nie ostał, nie umknął. Tych, co pieściłam, chowałam, wróg mój wyniszczył. W Ewangelii według Świętego Marka, rozdział 5, werset od 1 do 20, Jezus spotyka opętanego człowieka w krainie Gerazańczyków, którego dręczy legion demonów. Mocą swojego słowa Jezus wypędza złe duchy, które wchodzą w stado świni, co prowadzi do ich zguby w odmętach jeziora. Uzdrowiony człowiek pragnie pójść za Jezusem lecz on poleca mu, aby pozostał i opowiadał innym o Bożym miłosierdziu. Ta historia ukazuje potęgę Jezusa nad siłami zła oraz jego pragnienie, aby świadectwo o Bożym działaniu było głoszone wśród ludzi. Przybyli na drugą stronę jeziora do kraju Grazeńczyków. Gdy wysiadł z łodzi, zaraz wyszedł mu naprzeciw z grobowców człowiek opętany przez ducha nieczystego. Mieszkał on stale w grobowcach i nikt już nawet łańcuchem nie mógł go związać. Często bowiem nakładano mu pęta i łańcuchy, ale łańcuchy kruszył, a pęta rozrywał i nikt nie zdołał go poskromić. Wciąż dniem i nocą w grobowcach i po górach krzyczał i tłukł się kamieniami. Skoro z daleka ujrzał Jezusa, przybiegł, oddał Mu pokłon i zawołał w niebogłosy, czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego, zaklinam cię na Boga nie dręcz mnie. Powiedział mu bowiem: Wyjdź duchu nieczysty z tego człowieka. I zapytał go: Jak ci na imię? Odpowiedział mu: Na imię mi legion. Bo nas jest wielu. I zaczął prosić go usilnie, żeby ich nie wyganiał z tej okolicy. A pasła się tam na górze wielka trzoda świń. Prosiły go więc złe duchy: Poślij nas w świnie, żebyśmy mogli w nie wejść. I pozwolił im. Tak wyszedłszy, duchy nieczyste weszły w świnie. A trzoda około dwutysięczna ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora. I potonęły w jeziorze. Pasterze zaś uciekli i rozpowiedzieli o tym w mieście i po osiedlach. A ludzie wyszli zobaczyć, co się stało. Gdy przyszli do Jezusa, ujrzeli opętanego, który miał w sobie legion, jak siedział ubrany i przy zdrowych zmysłach. Strach ich ogarnął. A ci, którzy widzieli, opowiedzieli im, co się stało z opętanym, a także o świniach. Wtedy zaczęli go prosić, żeby odszedł z ich granic. Gdy wsiadał do łodzi, prosił go opętany, żeby mógł przy nim zostać. Ale nie zgodził się na to, tylko rzekł do niego: Wracaj do domu, do swoich, i opowiedz im wszystko, co Pan ci uczynił, i jak ulitował się nad tobą. Poszedł więc i zaczął rozgłaszać w dekapolu wszystko, co Jezus mu uczynił, a wszyscy się dziwili. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok do usłyszenia